Nasza instalacja pokryta jest białą, przepuszczalną materią. Białą, która była biała jeszcze 2 tygodnie temu. Teraz, jak widać, przybrała kolor czarny, grafitowy. Te płuca przez 2 tygodnie przetłaczane było przez nie powietrze. Słychać szum, za płucami są wentylatory, które tłoczą powietrze i na tej materii osiada zanieczyszczenie powietrza, które znajduje się w tym powietrzu. W ciągu 2 tygodni kolor tej materii zmienił się ze śnieżno-białego na właśnie taki, jaki tutaj widzimy. Nasza instalacja ma na celu pokazanie tego, czym oddychamy. Model ludzkich płuc, bardzo duży, powleczony białą materią, która w ciągu 2 tygodni pokrywa się nalotem, tym, co znajduje się w powietrzu. Za płucami znajdują się wentylatory, które przetłaczają powietrze. Płuca, no w cudzysłowie, oddychają, czyli przejmują to powietrze, którym oddychają mieszkańcy. Płuca są taką bramą do naszego organizmu, są takim obszarem, przez który przenikają wszystkie zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu i nasza instalacja pokazuje, uwidacznia te zanieczyszczenia.